Cześć i czołem, z tej strony Magda. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Filary Ziemi. Zatrzymaliśmy się na momencie, w którym musimy zapobiec spaleniom dokumentów brata Jamesa, zmarłego niedawno brata Jamesa. Tragicznie, albo... albo po prostu naszego małego samobójcy. Jeszcze nie doszliśmy do tego, czy ktoś go zabił, czy to był nieszczęśliwy wypadek, czy może niestety zabił się nam chłop sam. W każdym razie zmierzamy teraz do naszych pozostałych braci. Będziemy organizować zebranie w celu uratowania spalenia, nie doprowadzenia do spalenia dokumentów. Zapytaj o list. No oto... No, zobaczmy, co ma do powiedzenia. I'm looking for a document that was given to Prior James. It's probably in the Prior's room then. No, bracie Cuthbercie, nie za dużo nam powiedziałeś. You know where to find me. A więc idźmy. Idźmy i uratujmy wiedzę. Nie doprowadźmy do jej zniszczenia. Aha, rozumiem, że zebranie chóru jeszcze trwa. Philip, have you found something yet? Not yet. A, okej. Okay. The sacrist agreed to a meeting. That way I might be able to get the letter. Good thinking, Philip. I will attend. Już ja zrobiłam, trzeba było tak od razu zrobić. Brother Andrew has arranged... Yes, please go ahead. Wcześniej chodziłam i po prostu chciałam z nimi rozmawiać. Zapomniałam o tym, że mamy te ikonki, które właśnie jakby wywołują specjalne reakcje. W tym przypadku naganiają po prostu. No, tego ziomka nie muszę informować. The choir has finished singing. Are you ready for the... If you have any other business to take, the meeting could take... No teraz jest taka sprawa, bo ja nie jestem pewna, czy jeśli nie zwołałam ich wszystkich, czy oni wszyscy się pojawią? Czy pojawią się tylko ci, których ja zwołałam? Okej, okay. Jakby zastanówmy się chwilę, bo ja muszę... I'm not ready yet. Let me know. We must begin with... Jasne. Z drugiej strony mam tutaj wszystko zrobione, poza właśnie tymi dokumentami, a list też odnajdę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zrobimy zebranko. No dobra, sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Zebranie kapituły jest ważniejsze. A no tak. Cholera. No i... Do you know who the thief is? No i co ja mam zrobić? Nie podoba mi się sposób prowadzenia. Nie podoba mi się może nie tyle sposób prowadzenia, co tutaj te takie najwyższe, najważniejsze głowy w tym klasztorze. No nie podoba mi się, jak one działają, jak na jakich... jakie sprawiają wrażenie, te pierwsze, te drugie. Jakimi ludźmi się wydają, więc nie chciałabym za bardzo im tego nowicjusza, no zrobił źle chłopak, no tym bardziej, że tam też się szlaja po jakichś karczmach i zabawia się z paniami, no cóż, jego życie, no ale no nie wiem. Jakby nie chcę tego chyba mówić i nie wyjawię im tego imienia. Spotka mnie najwyżej kara boska. I cannot give you a name. No i there is a thief among us. We shall find him, if God so wills. Now, let us begin. Nie chcę.
I nasz, żeby nam się ten nasz Markus żarłok, pijok i miłośnik kobiet nie rozpasał, rozhasał tu za bardzo. Patrzymy, za paręnaście lat to on tutaj stanie na czele klasztoru. Będzie szefem. And this is why Prior James's wish must not be honored. Kingsbridge Priory would be beyond saving without financial records. I think we have all understood the reason for your concern, Brother Philip. But before we come to a decision, let us hear other voices of concern. I would like to know why you would doubt the wisdom in Prior James's decision. Maybe you didn't know him as well as we did, Philip. I can say I knew him well. We all here knew him. So did you know him. I knew him well, and I know he would agree with me. Philip, you are going too far. I will tell brothers. Och, Remedius, się zamknij. Let's hear what he has to say. Let Philip speak. Oh, heavens. Hear him out, brothers. I was stubborn as well, but he made me see. Dzięki, Andrew, że stajesz nieoczekiwanie po mojej stronie. Well, that's not an easy thing to do. Here he is. I owe James much. He was the one who asked me to take care of St. John in the Forest. One of the most prosperous cells in all of Shiring, if not England. It was a wise decision then. But his last wish was not. Well, was it? What are you waiting for? Źle, bardzo źle. Maybe none of you truly knew Prior James. Źle, tamto było. Who does he think he is? May the Lord forgive him. He knows not what he is saying. No. I have taken offense to Philip's words myself today. Sometimes Brother Philip ought to temper his words. No przepraszam, Cuthbert, że takiego sera ci nie dałam. There is always truth in them. Dziękuję. Ale kiedy ja cię uraziłam? I have heard that the devil walked by the prior's side. That James was followed by the accuser. Tell me, why? Why did he have to suffer? God was testing Prior James. I say the devil chased him. Do you doubt that? Tak, Remigiusz. Do you doubt that, Philip? Wierzę ci w twoje bzdury. Surely you must have an answer. I know because Prior James can. Nie będziemy już tak manipulować. If the Lord tested James, zostańmy przy naszej wierze po prostu. I trust the Lord. So did James. And so should all of you. He was misguided when he walked onto the ice that night. As he was misguided in his last wish. Whatever or whoever misguided him. Maybe it wasn't the devil. We've never seen him. No, w końcu, the novices młody, would dobre, be better advised Jezu. Not to speak up. No, Philip is a good man. He was the only one to say I should have a fire. But did he do anything besides talk? Yes, he brought me a hot stone. That's all, Philip. Very well, Philip. But why don't you tell us the real reason you have come before us? You not only came to save these books, you have another motivation, do you not? We deserve the truth. What are your true intentions? I am here only to help this priory. This priory, of course. Och, ty sarkastyczny dziadolu. I think it is not a coincidence that he should make his voice heard now, shortly after James's passing and before the elections. What are you saying, Brother Remigius? This is not about James. It is about him. He wants to be prior. No. I came here to talk to James. I think that is a wonderful idea. Ja nie chcę zostać przeorem. I nominate Philip of Gwynedd to be the new prior of Kingsbridge. I can't disagree with that. Well, yes, obviously. Excellent choice.
What about Remedios? That's surprising. Great idea, Philip. No i teraz Remedios będzie chciał mnie zamordować. Brother Philip, do you accept the nomination? Ha, okay, nie mogę. Thank you for your kind offer, but we would not want to impose on you, Brother Remedios. Oh, but I insist. I will help you. No, you really must not. We will see you later. Thank you. We don't have much time. Evening mass will begin soon. Should I not have accepted the nomination? Ja bym nie przyjęła na twoim miejscu. You've never been good at saying no. And Milius is right. Kingsbridge needs you. I will ride there tomorrow. I will let them know you will be staying in Kingsbridge for a few days. Thanks to you, these documents and books will not be burned. Now, we have to find that letter. I know. You truly think the letter can help prevent a war? If the message says what I think it says, then yes, I do. Oh. Druga część zapisków Francisa. Walka o tron, część druga. Zobaczmy, co tam słychać w tej walce o tron dalej. No, cześć. No dobrze. Zapiski Francisa dotyczące zmarłego króla Henryka, cesarzowej Matyldy i króla Stefana. Część druga z dnia 1 stycznia 1136 roku. Nasz nowy król Stefan cieszy się wsparciem większości normandzkich możnowładców, a także kościoła. Jego młodszy brat Henryk jest biskupem Winchester oraz jednym z najbardziej wpływowych kapłanów w całej Anglii. Nakłonił Stefana, by ten przysiągł, że wzmocni pozycję kościoła, który utracił swe polityczne wpływy za rządów króla Henryka. To był wspaniały dzień dla kościoła i dla nas. Problem w tym, że mój pan, Robert Gloucester, jest jednym z bękartów króla i chętnie zobaczyłby na tronie swoją przyrodnią siostrę, Matyldę. Ma nadzieję, że podczas swoich rządów będzie polegała na jego mądrości i radach. W imieniu cesarzowej Matyldy on i jego sojusznicy zawiązali spisek przeciwko królowi Stefanowi. Wkrótce wybuchnie wojna. No i zbliżamy się do mrocznych czasów, ale zajmijmy się teraz poszukiwaniami. Zajmijmy się tym, co lubię najbardziej, czyli ryciem na pozakurzonych półeczkach. Szukajmy książek i starych zapisków. Francis, no nie, nie chciałam tak na pierwsze szocik i trafione. And they called to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who is seated on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who can stand? The Lamb? What was James afraid of? Was it this letter? No, the letter is still sealed. Break the seal. Nie być na pokuszenie, bracie, ale okej. Okay. Przeczytajmy ten list, który wywołał tyle wzburzenia. List z dnia 18 grudnia 1135 roku. Robercie z Gloucester. Wskaż dzień, a będziemy gotowi, by przelać krew za cesarzową Matyldę. Ja i moi ludzie zaatakujemy Stefana Bła. Nie wiem, jak to się czyta, ale okej. Okay. Nie rozpoczęliśmy tej wojny, ale nie pozostaniemy bierni. Wojnę zapoczątkował sam Stefan w dniu, w którym zdradził córkę króla Henryka i odebrał jej tron. Winę ponosi on i ci, którzy przysięgli mu wierność. Bartolomeusz, hrabia Shiring. Oh, this is no it. I wszystko jasne. You found it. Jak zwykle, rozchodzi się o co? The Earl of Shiring is about to start a war. Yes, he's made contact with my own master, Earl Robert of Gloucester. Who is this King Stephen that has taken the throne? No, Gloucester, nie czyta a nephew się of King Henry. Tylko jakiś Gloucester. No, ale do you ever think of the day our parents died? Francis, you know I don't like to talk of that.
I know. It's just that I think of them all the time. And I've always blamed King Henry. The church suffered under his rule as much as we did in Wales. Philip, you have to show this letter to the Bishop of Kingsbridge. Dlaczego ja? Zagrajmy kartą. Why me? Because you have to. There's no other way. Our late King Henry was opposed to Rome's influence in England. King Stephen, on the other hand, swore to preserve the rights and privileges of the church, and we can help him if you tell the bishop to protect Stephen. Kościół, wielki kombinator. O, czas mi leci. Zapytaj o pytajmy się żadnej zdrady jak na razie. You want the bishop to help the new king, King Stephen? Dużymi słowami. I want a king who supports the church. I want these dark times to end. I want to stop the Earl of Shiring from starting a war. He could set the whole of England on fire. My lord, the Earl of Gloucester, can never know what I was doing here. You must not tell the truth about how or where you got this letter. Don't tell anyone I was involved. Hmm. Oh, okay. I co mam teraz zrobić? Z jednej strony jasne, no tutaj Francis dobrze sobie kombinuje, idąc w kierunku, w którym, który się wydaje bezpieczny dla całego kościoła i naszych braci, bo Stefan ma okazać się. Daje albo jest sprzymierzeńcem właśnie kościelnych. Ale teraz pytanie, bo samo to środowisko, jak tutaj widzimy, kościelne jest, o dziwo, wielce zatrute i przeżarte, czy to chciwością, czy innymi paskudnymi cechami. Cóż, jak to ludzie, braci, to, że są braćmi, nie uchroni to od złych pokus. Ale teraz pytanie, co ja bym chciała zrobić, czy jeśli odmówię udania się do biskupa, to co się stanie w takim wypadku? To kusi mnie to. Z drugiej strony, Francis jest moim bratem i nie wydaje się jakiś tutaj specjalnie zaślepiony w tym wszystkim. Tylko, że teraz cholera, biskupi, nie? Biskupi to łajdacy tam tutaj. Nie sądzę, żeby nam znowu się jakiś wielki manipulator w szacie nie objawił, bo prawdopodobnie się objawi, więc... to jest ciężki orzech do zgryzienia. Odmów udania się, kusi mnie to bardzo, to odmówić i... ale z drugiej strony, jeśli nie ja, to ktoś może on sam pójdzie i wtedy zginie. Dobra, przystajmy na plan. Do you really think the bishop will help? Telling you found the letter by coincidence. Ja nie sądzę, żeby to się dobrze skończyło. And if he does not believe me, what then? Jest za dużo pytań. He will believe you. The question is, will he really try to stop the Earl of Shiring? Chyba, że Francis. I will write to St. John's and tell your monks you will stay in Kingsbridge until the election. What if the Earl of Shiring finds out what I'm doing? What if the bishop tells him? Philip, calm down. He is your bishop. Oh, Francis, it is I'm a bardzo... simple monk. Who am I to talk to a bishop? Będziesz miał szansę, Filipie, tylko nie wiem, czy to będzie jedna... już koniec rozdziału. Rozdział pierwszy, Filip. Podjęta decyzja. Filip pomógł Francisowi odkryć spisek przeciwko królowi. Filip został nominowany na kandydata ubiegającego się o stanowisko przeora Kingsbridge. Filip zgodził się spotkać z biskupem. Filip nie doniósł na brata Markusa, który dopuścił się kradzieży kluczy. Filip dał bratu Polowi gorący kamień, dzięki czemu ulżył mu w cierpieniu. Remigius wciąż gardzi Filipem. Z tego się bardzo cholera cieszę. Dziękuję. Filip znalazł bukowe orzeszki, które zostaną zasadzone w ogrodzie Miliusa. Jest i będziemy mieć drzewa bukowe. Szkoda tylko, że nie pokazuje tutaj procentowych
No tak, no z drugiej strony. No, no w sumie nie, no, no właśnie, dlaczego nie? Jakby czemu to by przeszkodziło? Procentowych wskaźników, ile kto zazwyczaj jak odpowiadali gracze i graczki. No to tak jak było w The Walking Dead i innych gierkach, czy Life is Strange'ach też. No dobra, przejdźmy dalej, bo jestem ciekawa. Teraz się pewnie przeniesiemy do kolejnego bohatera. Tak przynajmniej zakładam. Rozdział drugi. Jack. Kapitan Jack. Kapitan. Kapitan. Gramy teraz dzieciaczkiem. Poluj coś do jedzenia. Bieżąca lokacja. Chat Forest. No dobra. Kurczę, no ja nadal nie jestem przekonana co do mojej decyzji. Jakby wyboru udania się do biskupa. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Jednak nie chciałabym tu teraz jakoś ukatrupić szybciej brata Filipa, bo jednak się trochę do tego marudy skromnego przyzwyczaiłam. No okidoki. Dzikol. O, ktoś jest głodny. Martwy, gnije. Jakie marnotrawstwo. No, okej. Aj, no nie wiem co. Nie wiem, nie jestem przekonana, czy ja dobrze zrobiłam. Czy ja w zgodzie ze sobą zrobiłam, może tak. No burczy ci w brzuszku, no. O, sarenka. Nie chcę zabijać sarenki. Bądź czujny, Jack. Here you are. O, maluszek. Maluszka. No i... Czemu sarenka? Czemu to nie mógł być jakiś dziczek? Chociaż dziki też są słodkie. I co? I taki... Ty łajdaku! Nawet ty nic nie zrobiłeś, tylko uderzyłeś. Chcę znęcać nad sarenką. O, jaka słodziutka. Fuck you, Jack. Fuck yes. You. Nie, ja wiem, że jesteś głodny. No wiem, no. No ale... Sarenka była bardzo... A, tutaj jeszcze rodzina się za tym kryje. To dzika nie mogło się skalpować martwego wcześniej? My name is Jack. For a long time, it was the only name I had known. I was born and raised in a cave by my mother. We were used to getting by, but that year the winter had been harsh. I was proud to have killed my first deer that day. And while waiting for mother to help me cure it, I decided to practice my reading. Cool. The Lord and King of all France, Charles the Great, has spent 7 long years fighting in Spain. He has conquered the highlands and the plain. Jack tutaj głodny wiedzy jest. Tylko to teraz musi wspominać, rozumiem, bo głos lektora był głosem... no zajrzyj, po co na siłę się męczyć, jak możemy sprawdzić czasami, kiedy używamy. Rozumiem, że on sobie przypomina w tym momencie, jest jakaś retrospekcja z życia teraz for dorosłego Jacka. Not a single four remains. Cóż nam powiedzy, jak jesteśmy głodnicy, Jack? Afternoon was approaching fast and mother still hadn't returned. So if I wanted to cure the meat, I had to do it on my own. Else it would all go to waste. Wkrótce zapamiętam każde słowo.
Okej, okay, czyli to jest twoja moc. Ja muszę wrócić jeszcze raz do tego... do tego listu, bo ja teraz cholera... Żeby muszę uspokoić sumienie, powiedzmy. Robercie, z każdego dnia będziemy gotowi. No nie, no spoko. Okej. To kuzyn Matyldy Stefan przebył kanał La Manche i zajął tron. No też mi się nie to podoba, że biedną Matyldę wypieprzył z tronu. O, cieszę się wsparciem większości normandzkich możnowładców, a także kościoła. To mi właśnie nie pasuje, że większość tych możnowładców i kościół wspiera tego zasranego Stefana. Nakłonił by tym przysiąg. No jasne, oczywiście. Który utracił swe polityczne wpływy za rządów króla Henryka. Cholera, ja bym chciała, żeby... Szkoda mi Filipa, żeby kościół stracił te swoje wpływy. I ciekawa jestem, czy można by to w tej powieści... No cóż, no. W jakimś sensie to jest bardziej powieść czasami niż gra. W tej historii, czy można by coś takiego... czy takie duże w ogóle wahania w kwestii zakończenia czy rozwiązania pewnych wątków linii fabularnych są możliwe. Czy to wszystko jednak prowadzi do jednego, dwóch jakichś odbiegających nitek z głównej drogi. No dowiemy się później. Nie chciałabym sobie też teraz gdzieś tam grzebać w sieci i zdradzać za dużo z fabuły. Dlatego no zostaniemy już przy tej decyzji, chociaż no nie podoba mi się, szczerze mówiąc, nie podoba mi się ta decyzja, którą podjęłam, no ale cóż, no trzeba odpowiadać za nawet te decyzje, z których nie jesteśmy zadowoleni. No nie ma możliwości się wycofania z niej teraz. Więc skupmy się na Jacku już, a na razie Filipa gdzieś tam zepchnijmy w zakątki umysłu. Może by ta mamka wróciła do nas. There he is. Charles the Great, the protector of my town. You're coming with me. No dobrze. Karol Wielki zrobiony przez moją mamę. Cute. Tak musi wyglądać prawdziwe miasto. Łuk Ellen. Oczywiście, że zbadaj. O, poczytajmy o łuku Ellen. W swojej jaskini Ellen i Jack przechowują wiele daleko i krótkodystansowej broni. Oboje wiodą żywot banitów, co oznacza, że są wykluczeni ze społeczeństwa i nie chroni ich prawo. Łuk to wszechstronne narzędzie, które posłużyć może zarówno do zdobywania pożywienia, jak i do samoobrony. Większość banitów w pewnym momencie życia oskarżano o jakąś zbrodnię, lecz nigdy nie osądzono. Zgodnie z prawem ich umowy i roszczenia rozwiązywano, a majątek przepadał. Banici nie mają żadnych praw. Każdy może ich krzywdzić lub schwytać i postawić przed oblicze sprawiedliwości. Dlatego wielu banitów ukrywa się i para złodziejstwem. On taki, ten nasz Jack właśnie na takiego fajnego łotrzyka wygląda. Zawsze lubiłam grać łotrzykami. No zostaw już ten zamek. Kuwędź mięsko. A! Reszta zgniła. Capnij sobie jeszcze orzeszka. Może będzie jeszcze dziczyzna mniej. I know. Meat goes bad fast. No, it might get. Okej. No ale chciałam nożem twoim. Ja rozumiem, że nagle tego noża nie masz. O, zobaczmy na regale, co jest.
Tam, gdzie drwa rąbią, tam i wióry lecą. No i super, i dopieprz drewka do palenicha. Good, it's warmer. Nice. Świetnie. Teraz będzie ciepło, przyjemnie. Mokrego drewna, żeby pojawiło się dużo dymu. Jasne, a jestem ciekawa, co powiesz na to. No, bardzo dobra odpowiedź, Jack. Nie palimy książek. Zawsze możemy je oddać komuś. Komuś się zawsze mogą przydać. Narzędzia i... No aha. Okej, okay, nie czaję, bo jakbym chciała teraz... A, sam to zrobisz. Pomoczyć drewno. Nie, nic nie zrobiłeś. Tu jest ten wiadro, które nie działa. Nie jest orzecha. No halo. To są przedmioty. No. No town or city wall for him to break. But Saragossa on a high mountain. He deserves a worthier enemy. Niż ognisko. No racja. No ale no... Serio? Z procą? To głupie było bardzo. Czyli ty tak to mięso oskrobujesz? Nie, co to było? Okej, nic z tym nie zrobiłeś, po prostu... Bawisz się, rozumiem. Nie czaję. Ale ok. I can do this later. Świetnie. A no, nie mogę stąd wyjść, ale chciałabym wyjść z tej jaskini, to by się... Śniegu bym przyniosła i bym pomoczyła mokre drewienko. I'd rather not. No nie pomyślałabym, że w tej grze utknę. No się zgubiłam teraz powoli. No. Poczekajcie, bo ja pomyśleć muszę w tym momencie. No dobrze, kochani, jakby nie dało się tego rozwiązać w jaskini, kolejna głupota z mojej strony. Wystarczyło pójść w prawo, nie było strzałki, idźmy w prawo. Po prostu, o, zaprezentuję wam moją głupotę. Chodziłam sobie tutaj, wystarczyło pójść kawałek tutaj i nam się mapka przewija w prawo. No i teraz wyjdźmy. I weźmy nasz śnieżak i pomoczmy drewienko. A, okej, okay, to są twoje kamyczki. Ale zbadajmy najpierw hałas widocznie. A jednak nie przyda nam się śnieg, tylko mokre gałązki. Świetnie. Mimo, że teraz uwędzić mam mięsko, czy sprawdźmy, czy mogę, bo ja się boję, że jak pójdziemy sprawdzić ten hałas, to się okaże, że jakiś zbuje tutaj. Mother will be proud. A? No, mamusia. Jasne. Now. Okej. Okay. Ale tam mięso, rozumiem, że już mięso miałeś, tak? I can't eat it. Okej, okay. Załóżmy, że to mięso już tam sobie leżało, teraz niech się dymi. Wędzoneczka nasza. No, taką wędzarnię otworzyć w sumie też, Jack, mógłbyś na tym sporo zarobić. Nie wiem, jak w tamtych czasach, ale... Ha! Zobaczcie, czy to nie jest to miejsce... Oczywiście, że to jest to miejsce, gdzie nasz wielki
że chłop rzemieślnik ze swoją rodzinką przebywał. O nie. To jest płacz dziecka, czyli my się znajdujemy teraz w tym momencie. Tu nasz wielki rzemieślnik podziwiał głazy, uważając je za piękne kamienie, a nasz młodziak je po prostu kopie. No urocze są te detale, urocze. To nie było ostre, to był garnuszek. Rondelek. Okej. Łooo, co? Zaraz. Nie rozumiem. Tu jest Francis, tu jest dzieciak. Good, he hasn't seen you. Who is he? A whip, that's what he is. Follow him. You go home and wait for me, little cub. No, Ellen. Jeśli Francis zabije Ellen, którą dopiero poznałam, ale z którą już, do której już naprawdę mam dużo pozytywnych uczuć. Ellen, serio, chciałabym, żebyś została bohaterką. Jedną z bohaterek tej gry. A Francis, ty wredny łajdaku. Okazuje się, że Francis, znaczy tutaj patrząc na odczucia Ellen i jej tutaj wypowiedzi. Jak to powiedziała do Jacka? Nigdy nie ufaj sługom Bożym. Oczywiście nie wszystkim. Są wyjątki, jak wszędzie. Ale no tym naszym tutaj mnichom, no coś jest nie na rzeczy. I ja się teraz zgodziłam i ja się boję, że Francis teraz okaże się oszustem. Filip dowie się, że Francis jest oszustem. Złamie mu to serce, a potem ktoś złamie mu, przebije mu serce już dosłownie jakąś włócznią, mieczem, czymkolwiek. Nasz Filip wyzionie ducha. Razy dwa. No dobrze, ale znajdujemy się teraz w lokacji, gdzie nasz rzemieślnik z rodzinką był. Bo jak to się stało, że Francis ma ich dzieciątko? Zakładam, że to jest ich dzieciątko, no bo czyje? Tutaj jeszcze są zakrwawione ślady krwi, kocyk po naszej żonce. No i tam jest grób, ojejku. Jest kopiec. No. Piękna jest ta gra. Cholera, jest piękna, naprawdę jest piękna. No, też bym nie chciała. No. Cholera, co tutaj się wydarzyło po międzyczasie? Czy oni zostawili tego dzieciaczka? No, dorosły chłop z dwójką dzieci, jeszcze trzecim na głowie, bez pracy, bez pieniędzy. No, zrozumiałe. Znaczy, mogło się tak zdarzyć, jeśli to się tutaj zdarzyło. Tylko dlaczego w lesie? Chyba, że ustawili się z Francisem, że on odbierze tego dzieciaka? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. No i kurwa, nasza matka. Jak i Francis coś zrobisz, to już nie żyjesz. Teraz będzie wendeta dorosłego Jacka. No nie podoba mi się. Przywiązałam się do tych bohaterów. Uff. Who's that? Don't move. We killed the pig thief in Salisbury. We can kill you too. Jakoś ci nie wierzę. Bloody hell. Where's the baby? Did you eat it? No nie.
Boże, jakbym zawarczała, to by się przestraszył. Ojej, bardziej. Not my book, zostaw moją książkę. What's this? Give it back. What do you want with this? You umiem. Can't read. Nie twoja sprawka. Leave the boy be, Alfred. He took the baby. A przecież to jest Alfred. He's the only one around. Who else would have taken it? Wolves. Francis porwał dziecko. Pokaż, ja pierdzielę, ale jak to się stało? Dlaczego ich zostawił? Nie... A monk? Yes, on a horse. Is that true? No pokaż tą szmatę. Where did he go? He should take us there. Leave him alone. He's just a boy. Dziewczynka, nasza Marta. Cutie. Jack. Do you live in these woods, Jack? And you know this place better than us. Please. I don't know why I left the child. No, ale to jest rozwiązanie durne. I couldn't take care of him alone, but I cannot leave him to die either. I have to know if he's all right. Will you help us? Zostawił... jasne, że tak. You're a good lad. I owe you. Zostawił dzieciaka i... If you want your silly book back, you better keep your word. Fajnie, że pokazują go jako chłopca, a nie jako Alfreda, bo my teraz jakby przeżywamy tę historię z perspektywy Jacka, więc nie wiemy, jak się ten chłopiec, aka Alfred, nazywa, więc fajne są te szczegółki, naprawdę fajne. For now, I had no choice. The girl was sobbing, while her father remained tense, but quiet. The boy kept on pushing me, which confused me greatly. I had never been hated before. If I had any plans of getting away, it would be like hunting deer. I had to stay sharp until the others forgot to be. Tylko, że ja nie chcę uciec. Znaczy, jasne, rozumiem Jacka, że chce uciec, bo dla niego to jest bardzo stresująca i pewnie ryzykowna, niebezpieczna sytuacja, bo nie wie, dokąd prowadzi. Tylko nie rozumiem do końca, jak mógł nasz chłop dorosły zostawić dziecko małego noworodka samego. I jasne, jak się oddalił, to mógł się sam oddalić, ale dlaczego nie zostawił na straży albo z nimi małej, albo chociaż Alfreda, no małej to nie. Ale no to nie rozumiem, wszyscy gdzieś poszli, a dziecko zostało samo, czy po prostu on je oddać chciał? Nie rozumiem, to jest głupie. Ale no, tutaj... Klasztor Świętego Jana z Lasu. Nie, my tu nie byliśmy. My tutaj. Chyba nasz Filip. Nasz Filip... pracuje, chciałam powiedzieć. Stąd jest nasz Filip. Ale gdzie jest... Winchester, London, Sads... gdzie jest... ten Kingsbridge? No cóż, nie ma na razie, no nic nie zrobimy. Podążaj śladem mnicha. Ale super. Crossed a small stream, or he had followed its course north, which would have led him towards the next village. Either way, the tracks ended at a riverbed as evening was fast approaching. The big man looked at me. Which way, boy, he asked. But I could only guess. Ah, shit. No i co? Cholera. A nie chciałabym, mam nadzieję, że można odnaleźć Francisa i zabrać mu dzieciaka. A! No tak, bo jakby... Kurczę, no bo Francis miał konia. Więc mógł się równie dobrze przeprawić przez rzekę, żeby zatrzeć tropy i ślady, jadąc na koniku. A... gdyby poruszał się na pieszo, to prościej byłoby się udać w dół rzeki, ale z drugiej strony, no to też mógłby, chcąc zatrzeć ślady, przeprawić się przez rzekę. Tylko teraz pytanie, bo podążając w dół rzeki, zbliżymy się do lokacji, jaką jest klasztor Świętego Jana z Lasu. Czyli Francis, wiedząc, że najbliżej ma tutaj, mógł się udać właśnie tam, do klasztoru. Bo to też się dzieje wcześniej, więc
załóżmy, że to był Filip. No to, gdyby nie ta lokacja, to by się wydawało bezsensownym rozwiązaniem. Ja bym założyła się, przepraw się przez rzekę, ale weźmy podążaj w dół rzeki. The stream led us to a more convenient crossing. Here one could easily pass without getting drenched in icy water. Yes. Suddenly the boy called out. He had spotted something on the other bank. A set of fresh hoof prints. He laughed triumphantly as our eyes locked. No jeszcze nie wiemy. So we crossed the river. The boy cheerfully mocking my skills as a tracker. Alfred to jest naprawdę... Okej, czyli... Aha, nie idziemy w tę stronę. Czyli ja nie wiem, czy na jedno by nie wyszło, że przeprawiając się i idąc w dół, po prostu tu byśmy zmokli i byśmy byli zziębnięci. Okej, nie wiem. Nie wiem, jak ta gra jest, czy nieliniowa jest faktycznie, czy po prostu ma sprawiać wrażenie takiej. No bez względu na to, czy tak, czy owak, to wciąż jest to zajebiście dobra historia. What is it? He got us lost. Did you? Jest mgła, frajerze. To jest normalne, że się zgubiliśmy. That's all right. Come on. Up on my shoulders you go. Skakuj, Martusia. I'm too heavy, and you're too tired anyway. I will remain steadfast. You should all get some rest. Alfred, stay here with them while I take a look ahead. No, don't go. It won't be far, dear. Besides, you can do me a favor while I'm gone. Have an eye on the lads and make sure they get some sleep, all right? All right. See? You are steadfast. I won't be long. Ciekawa jestem, co z Marty wyrośnie. Mam nadzieję, że spotkamy ją w przyszłości. Bo jednak ta akcja musi podążyć do przodu, jeśli nasz mały zbój. You stay where I can see you while my sister rests. Jack gada już no dorosłym głosem. Chyba, że to są wspominki. Ale w zwiastu nie widziałam takiego dorosłego rudzielca, więc zakładam, że to jest on. Daj mi książkę. Nie. Nic nie pogadać. Pogadaj z Alfredem. A nie, pozwól mu spać. Sorry, on śpi. A, okej. Okay. Huh? What is it? Did you hear something? Don't be scared. I'm not. I don't like you. Ja ciebie też. Tell me, why do you care about your book so much? You're an animal. You don't even know what it is. The Lord and King of all France, Charles the Great, has spent 7 long years fighting in Spain. He has conquered the highlands and the plain. Before him, not a single fort remains. What are you rambling on about? It's from the book. How do you know this? You're an animal. Nie potrafię czytać. A zdajmy takiego. Can't you read? Trzecika. No i co, taka wykształcona rodzinka? Over there in the fog. There is something there. Oh no. It looks like a... Jest głowa, tylko... Czy boisz się ciemności? Tylko gałązki. What is it? A deer. It broke through the ice and died. Gałązki. Children. Tak jak pod Jamesem. Kto to jest? Martha, Ellen? Wake up, dear. Who's she? We met in the forest. Ellen. I'm Jack's mother. Ellen. Nice. Come here, Jack. Wszystkie drogi w lesie widać prowadzą. Yes, dear, we did. W jedno miejsce. The baby is safe. The monk brought it to a small cell not far from here. But we won't go there now.
Ellen offered us shelter for tonight. Tak, chodźcie do jaskini i zostańmy jedną wielką, kochającą się rodzinką. Za wyjątkiem Alfreda, który może zostać czarnomowcą. Mamy mięsko wędzone, możemy wam zaproponować obiadek. Don't fool yourself. When a woman is bleeding inside, it either stops or it doesn't. Mądrości, all you can do is keep her warm, and you did that. I'm sorry, but the living must take care of the living. I konkretna babka. Jack, give the children some soup, will you? Może Ellen się spóźni. Will you be able to get work soon? Hard to say. People don't usually hire anyone after the building winter. Too cold for stirring water. Maluszka naszego. Sometimes kochanego. You get lucky, but thank you, Jack. Proszę, Marta. Some time ago, I had work in Exeter. They offered me the post of builder for the Castellan to keep the walls and defences in shape. It would have kept me busy for the rest of my life. We would have lived like bishops. What happened? I refused. All I cared about was working on a cathedral again. I was a fool. You can do better than to build churches. Well, I worked on one once. That was good work. I won't ramble on now. But if you ask Martha, she'll tell you everything about it. You know, a man like you should not beat himself so hard. No. No, there is no excuse for leaving my baby's son behind. Women die in labor. Men abandon their children all the time. It is rare that they return. Is that what happened to you and your son? No. That is an altogether different story. One I haven't even told Jack yet. All I can say is, I raised him alone in this cave, outside of town law. Just us and the forest. How do you get by? We hunt, we gather. It works well enough for us too to survive. You can thank Jack for the meal, by the way. My little cub caught his first deer today, all by himself. I'm impressed. What? Have you not told me yet? Oh, just some old tale. Like Tristan and Esau? A bit, but not quite. Come on, eat up. Eat well, children. We'll need your strength. And so do you, Master Builder. Mistrz Murarz, Anna. Co go on, tuck in. Jaka mistrzyni podrywu. Thank you. Mistrz Murarzu. Tom, on ma na imię Tom. Jeśli ciągle zapominam. They're asleep now. So, what is it? I told you that the monk had taken the baby to a small cell nearby. It's true, but I advise you to stay away from there. What? Why? Because you abandoned it. That counts as murder. Then I have to steal him. I have to own up to what I've done. I have to take back my son. Think for a moment. You have been out of work since summer. A baby needs a lot of care, more than your other children. How will you feed him? What am I to do then? Live like you? I don't know a thing about hunting. I'm a mason. Even in a castle, I'm more at home than here. Leave the baby with the monks. He'd be warm and fed. You wouldn't have to carry him while you look for work. And when you do find something, you can come back and fetch him. I don't know. Since Agnes died, I don't know anything anymore. You're a good man, Tom Builder. You're kind and gentle and strong. You will do the right thing. You also don't have to go through this alone, you know. Jack and I will have to leave this place soon. The winter is too cruel and we might not survive if we stayed. We could all travel together. I don't know. I have my hands full with my children already. I can help you take care of them. If you promise to teach my son how to get along in the world of men. We may be strangers now, but we would be at each other's side, helping out however we can.
The living must take care of the living. Yes. Cholera. Czyli Tom jest po prostu idiotą. On zostawił dziecko, potem twierdząc, że nie chciał zobaczyć, zostawić dziecka na śmierć. No to cholera. Mógł je zabrać ze sobą do miasta, gdziekolwiek, do klasztoru i tam je pozostawić, a nie porzucić dziecko w środku lasu, gdzie prawdopodobieństwo spotkania kogoś, odnalezienia je przez kogoś jest prawie równe zeru. No, nasz Francis miał nad sobą Boga, więc wskazał mu ten, gdzie jest to dzieciątko i pewnie dzięki temu je odnalazł. Ale no halo. No to akurat mi się trochę nie podoba, takie rozwiązanie fabularne, trochę pierdololo. No, okej. Okay. Nie chcę stąd odchodzić, zobaczę zamek. Rozumiem, no tak, jestem Jackiem, kim innym mogłabym być. Zobaczyć zamek, no. That night I dreamed of a strange world. There were small castles, dead deer, and a giant called Tom. In that dream I was happy. I tightly held my mother's hand, watching the kind giant and learning his mysterious ways. The giant Tom. A to był krótki rozdział. Rozdział drugi. Jack. Podjęte decyzje. Jack upolował sarnę i uwędził mięso. Jack natknął się na Toma Budowniczego i jego rodzinę. Jack najpierw nalał zupy Marcie. Oczywiście, że tak. Alfred nie lubi Jacka. Nie wiem, co by trzeba zrobić, żeby nas polubił. Chyba nie ma takiej możliwości. Jack nie może się doczekać opuszczenia lasu. Udało się dowiedzieć więcej o życiu Jacka i Ellen na wygnaniu. No cóż, no tak, to był nadal wciąż świetny rozdział, chociaż no, tutaj z jedną sprawą mam tylko jakieś wątpliwości. Nadal to jest świetna historia, z którą naprawdę ciężko mi się rozstawać. No ale cóż, trzeba sobie jednak czasami, trzeba powrócić do realnego świata, choć na chwilkę, choć ten wirtualny często tak bardzo kusi. Właśnie takimi świetnymi, klimatycznymi opowieściami jak ta. No niesamowite jest to, jak z tymi jak do tych bohaterów się bardzo łatwo i szybko przyzwyczaić. Robi coś podobnego jak Life is Strange w kwestii rozwijania relacji i jakby w trakcie rozwijania relacji poznawania naszych bohaterów coraz bliżej, ich dobrych i złych cech, ich marzeń i obaw. No cóż, ja się na dzisiaj z wami żegnam. To był kawałek naprawdę świetnej historii w dzisiejszym odcinku, jak i w całych, jak na razie, filarach Ziemi. Oby było tak dalej. Do usłyszenia. Cześć. Trzymajcie się. I come home in the morning like my mother says, when you gonna live your life right? Oh, mama dear, we're not the fortune.